Powiem tobie, jaki obrać kierunek, kiedy się poczujecie zagubieni. Nazywam się Grzegorz Rowalski. Grzegorz jest teraz optymistą już. Kiedyś nie byłem takim optymistą. Nauczyło mnie to moja choroba. Patrząc wstecz, ta moja choroba była też wynikiem mojego niehigienicznego życia. Teraz jestem, po tym jak zachorowałem na raka, paradoksalnie, ale ja troszeczkę zawdzięczam tej chorobie, że zaczynam, że żyję normalnie, czyli zacząłem pływać jachtem. Ja w ogóle się boję wody, bałem się wody, a pływam teraz jachtem. Już zmieniłem całkowicie ten tryb, staram się być spokojniejszy, bardziej zrelaksowany. Środowisko, stres i to, co jemy, nasza żywność. Porozmawiaj z nami, bo razem jest łatwiej żyć z tą chorobą.